Znaczy najkrócej i najodważniej powiedziałbym, że nie. Dlatego, że tak przynajmniej rozumiem z filmu, który obejrzałem teraz, bo oczywiście były jakieś tam fazy, my bardzo delikatnie ze sobą zawsze z Michałem rozmawiamy, ale rozumiem z tego, co obejrzałem, że trochę tego bohatera przez ten spóźniony afekt, który go dopadł i który tak dość sprytnie przeprowadza przez jakieś hobby kaktusowe, jest takim parawanem, za którym ten człowiek próbuje sobie radzić z całą rzeczywistością, która jest za oknem. I myślę, że takim dowodem na to, że Michał nie chciał, żeby tego starszego pana, poza no, epitetem rzuconym na temat Niemców, którzy byli tam na granicy i nie pomogli mu, to myślę, że nie chciał go wikłać w ten problem narodowościowy, bo nawet ta scena, kiedy przychodzi Róża o pomoc do niego, jest dla Tomasza wyjątkowo taką sceną ubraną jakby w inną scenę. To znaczy on nie ma problemu moralnego, politycznego, tego, o co pan pyta prawdopodobnie, tylko ta scena została ubrana w niestosowność ubioru jego po prostu wieczornego. Także jego odmowa nie jest tak precyzyjnie do namierzenia, że to jest unik, tak jak mamy do czynienia w pozostałych przypadkach. Ja to przynajmniej tak rozumiem. Nie wiem, czy Michał się ze mną zgadza, ale ja bym przynajmniej z tym chciałbym Tomasza pogrzebać.